Witam, Telewizja HTV. Naszym gościem jest Przemysław Antoniak. Witamy. Dzień dobry. Przemku, podniosłeś wynik na 4-2. Jak wrażenia? No, udało się strzelić bramkę na 4-2. Był stały fragment, rzut rożny. No, nie jestem pokryty w polu karnym. Doszedłem do piłki, uderzyłem głową. Wpadła. Udało się strzelić. A jak wrażenia po dzisiejszym sparingu? Z Limanowia jednak wysoki rywal. No tak, najsilniejszy przeciwnik jak dotąd z naszych sparring partnerów. No, nie udało się wygrać, było blisko. No, nie wiem, było ciężko, no na pewno. Najszybsze tempo jak dotąd, myślę, we wszystkich meczach. No niestety, może w lidze będzie lepiej. Uda się wygrać. A powiedz mi, jak widzisz swoje szanse w ostatecznym składzie, bo wiem, że czekamy cały czas na decyzję wszyscy. No tak, no skład to jest nadal wielka niewiadoma. Nie wiem, czy sam trener może już ma poukładany skład, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, no pewnie się okaże dopiero z pierwszym meczem, jak to wygląda. A powiedz mi, po dzisiejszym meczu z Limanowym, jakaś lekcja dla ciebie osobiście, dla was wszystkich razem? Jakaś lekcja, no trzeba nauczyć się przegrywać też, tak? Nie można zawsze wygrywać. Musi być też jakiś przegrany sparing, żeby potem wygrywać w lidze. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję dla Telewizji HTV, Małgorzata Wąsik.